mamy w sekcji zabytków, organizujemy zloty, rajdy. Jest to jedna z tego typu imprez, trzecia edycja rajdu o błękitną wstęgę Olzy, która została po wielu latach reaktywowana przez klub. Cieszy się dość dużym powodzeniem. Jest to rajd synchroniczny, który odbywa się na dwóch pętlach, gdzie nie chodzi o uzyskanie jak najszybszego czasu, a o to, żeby te dwa czasy były jak najbardziej do siebie zbliżone. I później załogi wyjeżdżają w trasę, mają książkę drogową, rajdową. Po drodze mają próby sprawnościowe. Jedna była w tym roku w gospodarstwie agroturystycznym w Ochabach, druga w Pruchnej. Tam też rozwiązywali testy z historii motoryzacji i ruchu drogowego. W tym roku jest około 30 uczestników. No, są to głównie mieszkańcy tu naszego powiatu, ale są też osoby z dalsza, z Mikołowa, z powiatu pszczyńskiego, z Katowic. Pojazdy są oceniane w kategorii do 60 roku i po 60, w kategorii motocykle i w kategorii samochody. Konkurencja elegancji to już jest tutaj na rynku wybierana załoga, samochód, którzy są najbardziej dopasowani do okresu, z którego jest samochód, więc załoga fajnie ubrana, samochód przygotowany. Natomiast synchron jest takim bardziej wymagającym. No, bardzo fajna zabawa przy próbach sprawnościowych. To być obopólna taka radość dla startujących, pokazania tych samochodów, a dla mieszkańców zobaczenia. Tutaj wszystko będzie notowała, to jest przewodnicząca naszego jury.